Słuchajcie, dlaczego to doszło, żebym musiał szantażować ludzi, żeby dodawali subskrypcje? Ale prawda jest taka, że zawsze się śmiałem z tych ludzi, co tam dajcie suba, mówię, kurwa, jakie to monotonne. Ale prawda jest taka, że gadanie do ekranu, gdzie nagrywasz film, robisz montaż i tak dalej, a później wiesz, że nikt tego nie zobaczy, bo zobaczy to, nie wiem, garstka ludzi, to się mija z celem, bo to szanujmy swój czas. Dlatego obiecałem wam filmik o tym, jak obniżyłem PO4-1-3. No i go robię. Generalnie nie mam złotówki z tego materiału, natomiast jest to 300 polecajka, bo sam się z wysokim PO4-1-3 mierzyłem bardzo długo. Sam polecałem nawet niektórym osobom w którymś momencie glikol, aczkolwiek widziałem jego wpływ, że to jest trucizna i w zasadzie przy większych ilościach drażniła korale. A co do samej metody, tej, którą wam przedstawię, ja koła dwa razy nie wymyślę. To są biowale kulki, tylko troszeczkę inne NTX-y, które nie trzeba umieszczać w żadnych reaktorach. Także lecimy. Jak jeszcze nie dałeś tego suba, to dodawaj. No co kurwa? Słuchajcie, te kulki są już na rynku od dłuższego czasu. Wprowadzał, albo odpowiedzialny za wprowadzenie był Krzysztof Trys, chyba osoba, której faktorystyce nie trzeba przedstawiać. Zresztą pozdrawiam pana Krzysztofa, bo pozwoliłem sobie zadzwonić do niego, dopytując o jakieś tam szczegóły. Natomiast, no tak jak mówię, jak zamówiłem je, ponieważ kolega stosował to od lat i w zasadzie mówi, że w ogóle nic nie dolewa, PO4 ma 1.3 w normie. A jak to działa? No, sposób jest jak gdyby banalny, zaraz wam pokażę film. Jeżeli chodzi o materiał, z którego są wykonane, no to czuć w ręku, jakby to był plastik, natomiast plastik to nie jest. Znajomy, co się materiałem zajmuje, stwierdził, że jest to kwas poliglikolowy, ale to taki strzał w ciemno. W każdym razie miałoby ten glikolowy, miałoby coś tam z tego węgla, który wprowadzamy do systemu, a teraz pokażę wam, jaka jest różnica między tym a między dozowaniem węgla z ręki. W skrócie to wygląda w ten sposób, że przy normalnej metodzie, no jak gdyby wprowadzając, znaczy jak nutrienty rosną, no to dolewamy węgla organicznego i odpieniacz nam wywala w postaci nadmiaru bakterii. W procesie nitryfikacji to bakterie po prostu tlenowe działają w ten sposób, natomiast tutaj jest różnica tego typu, no tu akurat jest to pokazane w reaktorze, ale nie trzeba go stosować, pokażę wam, jak to u mnie działa. Zasada jest taka, że na tych kulkach, które mają dosyć dużą powierzchnię, osiadają bakterie i te bakterie raz, że konsumują te kulki, a dwa, że pobierają z niej pokarm i te kulki się w jakimś tam czasie zaczynają też zmniejszać, czyli ubywa ich po prostu objętościowo. Kolega mówił, że tam później się robi z tego taka żyletka. Nie jest to jakiś ubytek taki, że z dnia na dzień to znika, ale rok, półtora i trzeba coś tam tych kuleczek dokładać. Jeszcze opis, który jak gdyby tłumaczy troszeczkę działanie tego, że są to polimery będące źródłem węgla organicznego i skutecznie redukują NO3 i PO4. Są miejscem, gdzie bakterie się osiadają, jak i gdzie bakterie je po prostu jedzą w jakimś tam stopniu. I jeżeli chodzi o nadwyżkę bakterii, która powstaje, tutaj kluczowy jest właśnie przepływ, żeby on zrzucał tą nadwyżkę z tych biobali. Ten przepływ musi być szybki, ponieważ jeżeli będzie za wolny, to mogą się robić takie kożuchy bakteryjne i to będzie widoczne. Dlatego najlepiej je dać gdzieś w przyspływie, kominie. Niekoniecznie trzeba je dawać w filtr przepływowy i niekoniecznie jest to, aby nimi miotało. One mogą sobie po prostu leżeć w grunt, żeby woda sobie była, jak gdyby między nimi pędziła. I jeżeli chodzi jeszcze o takie ważne informacje, przeciętnie potrzeba około 2-4 tygodni, aby mogła powstać wystarczająca ilość bakterii. Rozpoczął się proces redukcji poziomu fosforanów i azotanów i będą one zużywane
równomiernie, natomiast zalecana dawka to jest 25 gram na 100 litrów wody, czyli jednak 2,5 kulki. Kupując za 240 zł ten wynalazek, dostajecie 75 kulek, ale wiem, że też są ogłoszenia na Allegro, gdzie można na sztuki to kupować. Ja w tej chwili mam wsadzone 3 opakowania, czyli tych kulek tam jest 225 na 2500 litrów, ale chyba dołożę. A ja lubię. I chuj. Jeszcze zalety tej metody. Stymulują lokalny wzrost bakterii w komorze filtracyjnej, nie w całym akwarium. Nigdy nie wymienia się ich, jedyne co jakiś czas się dosypuje, by uzupełnić ubytek. Kolega mówi, że po jakimś czasie, po jakimś tam roku, półtora roku robi się tak po prostu, one się robią bardzo chude, jak żyletki, widać, że są zjedzone przez te bakterie. Dobra, zobaczcie, ja tutaj mam zrzut z akwarium, tu pracuje pompa 12 tysięcy litrów, ale jest też zrzut z farmy, bo mi się to wszystko tam miesza na górze. Tutaj mam ceramikę, kulki, tam pod spodem są kulki Max Specta, jest tego mnóstwo, natomiast to są tylko jak gdyby siedliska dla bakterii, czyli to sobie tutaj działa, natomiast kulki mam w tej chwili wrzucone luzem, wcześniej miałem w koszykach, też wam pokażę, i kulki sobie leżą tu, no muszę włączyć odpinacz, bo on tutaj syf robi. No właśnie. Dlaczego tutaj? Bo tu woda po prostu jest jak w strumieniu. A dlaczego? Bo tu jest ten wrzutek. I teraz woda gna, one się nie ruszają, aczkolwiek poukładały się. Jakieś części jeszcze są w koszykach. O, właśnie widać jak tutaj woda leci. I zaraz obok jest odpieniacz, ten Bubble King dosyć silny. Natomiast będę teraz próbował jeszcze zrobić filtr przepływowy taki własnej roboty, bo sobie zrobiłem tutaj butelkę i chciałbym, żeby ten przepływ był jeszcze lepszy przez nie, aczkolwiek to jest taka możliwość, powiedziałbym, udziwnienie. Zobaczę, czy mi to zaraz wyjdzie. Zasada umieszczania wiobali, a tutaj nawet w kominie wsadziłem, bo tutaj jest też szybki przepływ, wiadomo. Natomiast to jest takie udziwnienie, no. Można, nie trzeba. Zobaczę, jak to będzie się spisywać. Zasada jest taka, że tędy ma woda. Nie chcę ograniczać tego przepływu, a chciałbym, żeby był w miarę mocny przez te kulki. Więc zaraz to spróbuję zamontować na rurę spływu. Kolega wysłał mi reaktor wapnia i wsadził tą butelkę jako wypełniacz. I nawet nie wiedział, że to powstanie reaktor do biopelletsów. Także dziękuję, pozdrawiam go. Ale zobaczymy, jak to będzie działać. No słuchajcie, zajebiście to generalnie działa, myślę, bo nie dławi mi systemu. Nie ma spowolnienia w kominie. Leci, one też nie latają jak głupie, więc sobie przepływ jest, myślę, teraz odpowiedni. Ale ja jeszcze ten film wyślę do pana Krzysztofa Tryca, niech mi doradzi, czy tak to może zostać, czy lepiej, jak to było luzem w sampie. Gdyby było coś nie tak, to napiszę w komentarzu. W zasadzie budowa tego jest prosta jak budowa cepa. Tam jest wlot, a tam na dole są dziury i chodzi tylko o to, żeby kulki nie wypadły. Także zajebiście. Jeszcze taka uwaga, że w zasadzie to jest też bardzo fajne, bo można wstrząsnąć tym czasami. Niech puszczą te bakterie w obieg i będę obserwował, czy tu się jakieś kożuchy nie robią. Ale wydaje mi się, że 12 tysięcy to jest odpowiedni przelot. W zasadzie obok jest zaraz odpieniacz, więc będzie wywalał to co spadnie z tych biobali. A reszta pójdzie w system i będzie karmiła to, co jest w akwarium. Słyszałem, że zajebiście akropory w ogóle polipują, że one bardzo lubią kulki w zbiornikach akroporowych. Począsnąłem trochę tymi kuleczkami, zobaczcie, od razu korale zadowolone. Otworzyły się, napompowane. Ja generalnie uważam, że produkt jest naprawdę fajny. Nie trzeba się już martwić o dozowanie. Teraz odpalam tutaj,
Boże, jak to miga. Teraz odpalam tutaj nowy zbiornik na akropory, żeby sobie w zasadzie z reaktorem i tutaj do filtra przepływowego też wsadziłem kulki. Tylko on ma za słaby przepływ, więc muszę go zbufować jakąś pompą obiegową. A tak, no, kręci się. Jak generalnie podoba wam się ten content i coś tam wam powiedziałem i przetestujecie kuleczki, będziecie zadowoleni, to pamiętajcie, wróćcie, zróbcie zakupy, kupcie u mnie lampę. Czy kupcie u mnie koralę? www.fluolamps.pl. Już wysyłam, także zapraszam. Będę tam wrzucał coraz więcej z oferty, z farmy, a jest tego naprawdę dużo. Już mi się nie mieści góra. Zacząłem wsadzać na dół. Taki krótki lugierz. Trzeba się troszeczkę pochwalić, ale o tym zrobię osobny materiał. Z farmy już robię ten materiał, od 2 miesięcy się zbieram, ale w końcu się zbiorę. Także trzymajcie się, pozdrawiam.